Dzień dobry Państwu. Dzisiaj krótki film o moich porażkach i sukcesach na polu rozmnażania roślin w warunkach domowych. W tej doniczce wysiałam dziewannę Snowy Spice. Kupiłam sobie nasiona w zeszłym roku w Wielkiej Brytanii. Jestem przekonana, że zastosowałam tutaj złe podłoże. Proszę zobaczyć, nie wiem, czy to będzie w ogóle widoczne na ekranie. Tutaj mamy raptem dwie siewki. Nie jestem w stanie powiedzieć nawet, czy to jest owa dziewanna. Dodam, że nasiona innej dziewanny, które kupiłam w Wielkiej Brytanii, dałam koleżance z prośbą o wysiew. Moja koleżanka jest geniuszem siewu. Na pewno robi to dużo lepiej niż ja, używa właściwego podłoża. Już po kilku dniach miała wielką liczbę siewek. Ja nie będę jeszcze opróżniała tej doniczki. Mam nadzieję, że za jakiś czas jednak tutaj dziewanna wykiełkuje. Ale jak na razie minęły już 3 tygodnie od siewu, nie ma tutaj poza tymi dwiema maleńkimi siewkami zupełnie nic. Zupełnie żadnych siewek nie widać w kolejnej donicy, w której wysiałam kleomę. Ani jednej siewki, a u mojej koleżanki oczywiście piękne, dorodne siewki już cieszą oko. W następnej donicy mam kosmosy, to zresztą łatwo rozpoznać. Te nasiona dostałam podczas zwiedzania jednego z ogrodów w Wielkiej Brytanii. Nasiona dała mi właścicielka ogrodu, ponieważ przystanęłam na chwilę rozmowy z właścicielką przy rabacie, na której kwitły prześliczne białe i różowe kosmosy. Właścicielka twierdziła, że te kosmosy jeszcze nie są gotowe, że nasiona jeszcze nie są dojrzałe do siewu. Jednak postanowiłam zaryzykować, wysiałam je. I mam nadzieję, że w moim ogrodzie w tym roku zakwitną prześliczne kosmosy prosto z Anglii, z angielskiego ogrodu, ponieważ one się troszeczkę wyciągnęły. Po wytworzeniu drugiej pary liści właściwych ja po prostu urwę im czubki, tak by się mogły lepiej rozkrzewić. W zeszłym roku dosyć późno wysiałam, łatwo zgadnąć co, wysiałam naparstnicę. Proszę zobaczyć, tutaj jest najprawdopodobniej pierwszy mój siew. Nie zdążyłam tych roślin wysadzić do ogrodu, zrobiło się zimno. One przetrzymały całą zimę w domu. Tutaj natomiast siewki najprawdopodobniej z drugiego rzutu również przetrzymały zimę w domu. Jeśli chodzi o te żółte liście, muszę Państwu powiedzieć, że może niefortunnym pomysłem było wystawienie tej donicy na przybudówkę, o której kiedyś zresztą mówiłam w jednym z filmów. Przybudówka się bardzo nagrzewa i jest niezwykle słoneczna. Listki się przypaliły, ale po zabraniu doniczki z siewkami do domu widzę, że siewki się zregenerowały i już niebawem znajdą swoje miejsce w ogrodzie. Jeszcze jedna donica, w której wysiałam coś. Niestety nie pamiętam, co to była za roślina. Jak to mówi mój tato, położyłam już na niej zupełnie krzyżyk, ale na wiosnę okazało się, że coś tutaj wykiełkowało. Zupełnie nie mogę sobie przypomnieć, jaka to roślina. Też niebawem znajdzie się w ogrodzie. Będzie ciekawa niespodzianka. I jeszcze pelargonie. Ja jestem zdania, że może nie warto przechowywać pelargonii przez zimę.
Ja przechowuję część pelargonii przez zimę w garażu, ale kosztuje mnie to sporo czasu. Muszę pamiętać o tym, żeby do garażu zejść, żeby te rośliny podlać. Czasem są atakowane przez mszyce i wydaje mi się, że może jednak lepiej kupić sobie młode rośliny, zwłaszcza w ostatnich dniach wyprzedaży, na przykład w Castoramie. Ja zwykle kupuję bardzo tanie sadzonki pelargonii. Jeśli chodzi o tę pelargonię, to zdecydowałam się zrobić własnoręcznie sadzonki, ponieważ to był wyjątkowy wręcz, wyjątkowa barwa kwiatu. Przepiękna roślina, chyba z grupy tak zwanych krakowiaków, mówiąc potocznie. Zrobiłam jesienią trzy sadzonki. One już mają pączki, będą niedługo kwitły. Jak tylko minie groźba przymrozków, już będą w donicach na zewnątrz domu. A tutaj zrobiłam jeszcze kilka sadzonek. Te sadzonki są, o ile pamiętam, sprzed 3 tygodni. Pochodzą od tych nieco starszych sióstr czy braci. Także będę miała w tym roku większą liczbę naprawdę bardzo ładnych pelargonii, na co się niezwykle cieszę. Tutaj z kolei mamy posiane kosmosy, które postanowiłam wysiać w doniczkach na zewnątrz, także one nie będą potrzebowały już aklimatyzacji. Bardzo szybko wykiełkowały, co mnie cieszy. Ale ponieważ są w doniczkach, to mam kontrolę nad tym, jaka to odmiana, w jakim kolorze. Myślę, że w przyszłości będę częściej tak robić, czyli będę wysiewać w doniczkach, ale już na zewnątrz. Nie mam zimnego inspektu. Gdyby okazało się, że będzie padał jakiś długotrwały deszcz, czy nawet może jeszcze śnieg, wtedy te doniczki po prostu gdzieś schowam. Oczywiście sieję też już, ponieważ mamy kwiecień, sieję też już in situ, czyli w gruncie. Wysiałam niedawno łubin letni, który jeszcze nie wzeszedł. Wysiałam również śliczną, mało znaną roślinę zwaną porcelanka, która już bardzo ładnie i licznie wykiełkowała. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.